Unię Europejską uprawnień polskich władz. Biorąc pod uwagę to, że od tego czasu poparcie dla członkostwa Polski w Unii nie wzrosło, tylko spadło, można oczekiwać, że w wyniku analogicznych badań byłyby co najmniej podobne, a może wspomniany odsetek Polaków byłby nawet wyższy niż 73%. Po szóste, odnoszę wrażenie, że wypowiadanie opinii typu Polska jest zobowiązana przyjąć euro i koniec dyskusji ma na celu doprowadzić do osłabienia woli walki u zwolenników złotego. Jestem głęboko przekonana, że to trud daremny, to syzyfowe prace. Myślę, że wielu z nas w prywatnych rozmowach dostrzega, jak wiele osób wyraża zdecydowany przeciw w stosunku do koncepcji przyjęcia euro. Powyższą tendencję pokazują także badania socjologiczne. Wskazuje na to lektura wypowiedzi internautów. Powiem krótko. Rośnie bunt przeciwko koncepcji wejścia Polski do strefy euro. A pana ministra Ludwika Koteckiego zachęcam do tego, aby w swoich wypowiedziach wyrażał więcej niż dotychczas ochoty do obrony atrybutów suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej. Niedawno obchodziliśmy święto Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny. Wspominaliśmy tych i tych, którzy pracowali dla Polski, bronili jej, a gdy nie było innego wyjścia, mówiąc słowami Juliusza Słowackiego, szli po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. W tym kontekście odwołam się do pewnego przykładu pokazującego, jak wielką wartością jest niepodległość. Jan Ludwik Popławski, wybitny działacz narodowy, opisywał w jednym ze swoich pism pewną scenę z zebrania urządzonego w Warszawie jeszcze w XIX wieku, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. W trakcie tego zebrania jeden z mówców przekonywał obecnych Włościan, że przyszła Polska będzie, jak to się wyraził, rajem dla ludu. Można powiedzieć, że to naturalne, zrozumiałe, że ktoś zastanawia się, jaka będzie przyszłość poszczególnych warstw społecznych, gdy Polska odzyska niepodległość. I teraz uwaga. Popławski opisuje, że pewien czas później, podczas tego zebrania, wstał pewien człowiek, którego Popławski nazwał chłopem z królestwa. Ów Włościanin, odnosząc się do perspektyw stanu rolniczego w warunkach przyszłej niepodległości, powiedział, kończę panie marszałku, jaka tam będzie ta Polska, to my nie wiemy, a i tego nie wiemy, czy będzie nam gorzej, czy lepiej. My chcemy Polski, bo my jesteśmy Polacy. Czy jednak nie jest tak, panie ministrze, że obrona Polski tu i teraz oznacza także obronę poszczególnych atrybutów suwerenności naszego państwa? Niech sobie pan, panie ministrze, to wszystko spokojnie przemyśli, mając niejako przed oczami te ważne słowa wypowiedziane niegdyś w czasach zaborów przez polskiego rolnika. My chcemy Polski, bo my jesteśmy Polacy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pani poseł ma z Polskiej o wygłoszenie oświadczenia. Uprzejmie proszę pana posła Krzysztofa Lipca, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W dniu, kiedy inaugurujemy kolejną, już siódmą kadencję Parlamentu Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, chciałem się zwrócić ze szczególnym, serdecznym pozdrowieniem do mieszkańców województwa świętokrzyskiego i podziękować im za udział w ostatnich wyborach parlamentarnych. To pozdrowienie